Boże. Panie, no arriva, będzie mówiła arriva. 17 września po 1 września. To jest kolejna tragiczna data z roku 1939. Trwała II wojna światowa po tym, jak Niemcy bez wypowiedzenia wojny wkroczyli na terytorium Rzeczypospolitej. 17 września z drugiej strony wkroczyła Armia Czerwona i realizowała w ten sposób zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow porozumienie z Niemcami. No i konsekwencją był rozbiór osamotnionej Polski, zwany czwartym rozbiorem. Proszę powiedzieć, panie profesorze, jak doszło i dlaczego doszło do tego porozumienia pomiędzy Niemcami a Rosją? Co się działo 17 września? Jak reagował rząd polski? Jak reagowały główne władze? Jak były traktowane wojska sowieckie, które 17 września przekroczyły granice Rzeczypospolitej? No i dlaczego, choć przywódcy aliancy dysponowali wiedzą na temat tajnego protokołu, nie podzielili się tą wiedzą z Polską? Jeśli bierzemy pod uwagę aliantów i to ostatnie pytanie ojca, pamiętajmy, że wówczas głównym ich celem, znaczy praktycznie od początku 1939 roku, było zmiana kierunku, pierwszego kierunku ataku wojsk niemieckich, który prawdopodobnie byłby wymierzony na zachód, natomiast przy spadzonej postawie rządu polskiego czy państwa polskiego, to znaczy brak zgody władz polskich na te warunki niemieckie, a zarazem brak zgody, co już z Niemcami w dłuższej perspektywie wojny z Sowietami. To wszystko zmieniło decyzję Hitlera i to pierwsze uderzenie było na wschód, gdyż Hitler spodziewał się braku reakcji Zachodu, natomiast obawiał się reakcji wojsk polskich w sytuacji ataku na Francję. W związku z czym sytuacja, jeśli bierzemy pod uwagę sam pan dyplomatów, który owszem był oceniany dyplomatycznie jako swoiste takie zagrożenie dla Polski, czy też spodziewano się tego, że wojska sowieckie wkroczą, no to ten cel, który sobie postawiono, czyli udział aktywny Polski w wojnie z Niemcami, no nie zakładał tego, żeby Polaków zniechęcać do tej walki, no, w sytuacji ewentualnego zagrożenia sowieckiego powodem, że na dwa fronty Polska nie mogła. Normalnie naciskaj. Jest pytanie, dlaczego tak dużym zaskoczeniem? A, to bardzo duże litery są. Było to wejście Sowietów, weźmy redukcje rozbiorowe. To nie jest małe. To jest szwedzki Sony Ericsson, bardzo dobry. Nie był paktem o niech agresji, tylko właśnie o naciskaj, to ci będzie szło. Natomiast to było dosyć duże zaskoczenie. No to jeszcze raz, no po prawej, resetuje się po prawej. Musi być tapeta. Wynikła też swoista decyzja, mianowicie decyzja naczelnego wodza litewskiego, czy wydał taki oto rozkaz z Sowietami nie walczyć, lecz wycofując się na stronę Rumunii. Chyba że Sowieci będą chcieli brać udział, no to wtedy należy podjąć walkę. Oczywiście mówimy o nie o konkretnej wojnie partyzanckiej, ale o regularnej wojnie przeciwko armii. To te setki tysięcy wojsk, które nie wydają otwartej walki Sowietom, no nie są w stanie w sposób regularny się wycofywać, to jest to oczywiste, a w momencie rozbrajania no nie są w stanie... Tak, ten pośrodku, tym po lewej. Zorganizowany się bronić, więc to był jednak, wydaje się, szok i ten rozkaz był też mocno etykowany. No właśnie, pan profesor Paweł Wieczorkiewicz, rozkaz marszałka Śmigłego Rydza, wydany 17 września, mówi tak na ten rozkaz, że wprowadził w efekcie zamęt i utrudnił, czy wręcz uniemożliwił organizację obrony Kresów Wschodnich tam, gdzie istniały potem jakiekolwiek szanse. Władze polskie
które wzywały do unikania walki z Armią Czerwoną 17 września, nie uznały jej wkroczenia także za powód do wypowiedzenia wojny, nie zerwały stosunków dyplomatycznych z Rosją. Oczywiście tutaj w nocy z 17 na 18 września w konsekwencji prezydent Mościcki, rząd i korpus dyplomatyczny przekroczył tę granicę rumuńską, planując przedostanie się do Francji. Razem też z nimi terytorium Polski opuścił naczelny wódz. Jakie to wszystko miało konsekwencje, panie profesorze? To znaczy, ale dałeś mu? Przekonaniu, wojny z Sowietami wtedy by nie można było prowadzić, bo nie mieliśmy ku temu środków, zwłaszcza, że postępowały na wschód. Natomiast rzeczywiście był chaos, bo... No dobrze, już do widzenia. Jak mówię, że leżał na ulicy, to mówię ci, że leżał na ulicy. Czy ty jesteś głupi? Że później wybranie do niewoli polskich żołnierzy dołączyło się z tą wielką tragedią, szczególnie oficerów, chociaż nie tylko oficerów, ale z tą tragedią katyńską. Więc to był pewien szok. A szok, no pamiętajmy o tym, że mieliśmy do czynienia z czymś niezwykle, byśmy powiedzieli, barbarzyńskim. Bez wypowiedzenia wojny nie zaatakowały i bez wypowiedzenia wojny zaatakowali zasadniczo Sowieci, uznając państwo polskie za niebyłe, chociaż przecież ono nawet po zajęciu terytorium funkcjonowało. Proszę pamiętać, że to państwo funkcjonowało i w tej oficjalnych władzach, no one w Rumunii zostały internowane, ale zostały odtworzone we Francji, a później przeniosły się do Wielkiej Brytanii, więc rząd uznany przez mocarstwa istniał, istniała armia. Mało tego, bardzo szybko się tworzyło polskie państwo podziemne, więc mimo tego, że terytorium było zajęte, no ale tak to sobie nie zrobili. Proszę też jednej rzeczy się przyjrzeć. Jest to dobre, tylko że bateria się pojawia. Rozladowana. Ci dopiero 17 września zaatakowali. Dlaczego nie kilka dni po ataku Hitlera? Zresztą Hitler, jak wiemy, domagał się tego. Tak, i był mocno poirytowany tym, że nie ma reakcji Stalina. W takiej strategii sowieckiej był taki zamysł, ażeby do wojny włączyć ją w końcowej jej fazie. Pamiętano, wszyscy pamiętali pierwszą wojnę światową i sukcesy, jakie odnieśli Amerykanie, nie tylko militarne, ale również polityczne, kiedy włączyli się do wojny w 17 roku, kiedy już strony były mocno wykrwawione, a oni wchodzili i uzyskali bardzo dużo. A Sowieci, mając na celu rewolucję ogólnoeuropejską, uznali, że jeśli tak zwane, jak oni to określali, burżuazyjne czy faszystowskie państwa będą ze sobą w walkę i wykrwawią się, to wejście, i bezbrodnie tam też się będą różne pojawiać, szczególnie niemieckie, to wejście Sowietów będzie powszechnie traktowane jako wyzwolenie i oni będą mogli to robić w sposób skuteczny, więc patrzyli, co się będzie działo. To znaczy, czy w pierwszych dniach września, jak będą się zachowywać państwa alianckie, jak będą się zachowywać Francuzi czy Anglicy, czy ta wojna na froncie zachodnim rozgorzeje, skoro widzieli, że nic się tam specjalnie nie dzieje, więc nie ma na co czekać, tylko brać z tej Polski ten kawał, który sobie wynegocjowali u Hitlera. To jest rzecz, która jest, wszystko jest w relacjach ze sobą, więc atak Niemców był wtedy możliwy, kiedy było porozumienie z Sowietami. Pewnie by się nie odważył, bo nie wiedział ostatecznie, jak zareaguje Zachód. Brak reakcji Zachodów ośmielił Stalina, który 17 września wkroczył. Ważne jest też to, bo pamiętajmy o tym, z Sowietami nie walczyć. To oczywiście jest ta perspektywa taka klasyczna, prawda, że się patrzy na klasyczne wojny, kiedy jeśli nie ma szans powodzenia, to się nadmiernie nie wytrwawia wojska. Tu zapomniano może o jednej rzeczy, lub no, to dopiero post factum pewne sprawy do końca wyszły. Mianowicie w tej wojnie i w tych wrześniowych agresjach nie chodziło tylko o likwidację polskiej państwowości lub o zajęcie tych ziem. Tu chodziło nade wszystko, czy również o likwidację narodu polskiego, fizyczną likwidację, najpierw elit, a później wiadomo całego narodu. I to robili Niemcy, bardzo tak byśmy powiedzieli metodycznie, przypomnę akcja
a B uderzenie w Polskę, w polskie elity. I to później robili Sowieci, a więc tu było zagrożenie dla po prostu istnienia narodu jako takiego. W tym względzie, później proszę zauważyć, że te polskie podziemie zbrojne jednak tych Sowietów traktowało przez jako agresorów. Telefon zawsze włącza się po lewej, kasuje się po prawej. Włącza się po lewej, kasuje się po prawej. Tragiczna, bo nawiązując do rozbiorów, tak jak mówiłem, to nic dziwnego już dla Polaków niestety, bo ciągle Polacy wyliczali te kolejne rozbiory, no trzy były w XVIII wieku, ale mówiono, że tych prób rozbiorów później było wiele, więc to był kolejny rozbiór Polski, natomiast nikt jeszcze tak do końca nie wiedział, że tutaj nie tylko chodzi o rozbiór państwa, ale po prostu o likwidację narodu, zagrożenie dla jego biologicznego bytu. Bardzo dziękuję pan profesor Mieczysław Ryba. O 17 września roku 1939, gdy wkroczyli Sowieci. Dziękuję panie profesorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże. A już za chwilę kolejna rozmowa. Temu w lipca skwarny czas wakacji. Nastąpiła bez problemu prosta zmiana okupacji. Niemcy wyszli, Ruscy przyszli, oci ceremonia cała. Bowiem po sąsiadów myśli Polska wolną być nie miała. Ci, co mieli nas wyzwalać, swój zaczęli ład utrwalać. Ci, co mieli nas wyzwalać, swój zaczęli ład utrwalać. Nocą, jak tchórzliwy zając, szedł PKWN po władzę, manifestem obwieszczając czas masowych uprowadzeń. Nowy etap polskiej kaźni tak się właśnie rozpoczynał, bo Polacy najwyraźniej nie pragnęli praw Stalina. Za to rząd kolaborantów wspierał nowych okupantów. Za to rząd kolaborantów wspierał nowych okupantów. Jakiś śpiew. Pod osłoną ruskich tanków nowe technologie, użyteczne aplikacje, innowacyjne ale tutaj patenty, po sąsiedzku 7 minut reklama szła na te wszystkich ludzi. Nowe systemy komputerowe i urządzenia reklama mobilne i do pracy i do rozrywki. Dać dziadowi zarobić, to będzie same reklamy puszczać w radiu. No to przecież to na tej jedynce tak słucham. I Przemysław Pawełek. No. Do usłyszenia. Daj spot. Radio Dziad. Autopromocja. Tutaj masz. To, co trzeba, idzie. No. No. Minęła 14. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W całym kraju trwają uroczystości upamiętniające ofiary komunizmu. W Lublinie zorganizowano bieg pamięci. Ambasada Rosji w Kijowie została w nocy zaatakowana fajerwerkami. Sprawców na razie nie zatrzymano. W Belgii aresztowano za to dwie osoby podejrzane o terroryzm. O szczegółach już za chwilę.
Łukawska, zapraszam. W 77. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę lubelska Solidarność chce uczcić pamięć 100 milionów ofiar komunizmu na całym świecie. Zorganizowano bieg pod hasłem Mila Pamięci Ofiar Komunizmu. Stając wspólnie na starcie w rocznicę napaści ZSRR na Polskę, zawodnicy będą mieli okazję w ten sportowy sposób przypomnieć dramatyczną historię pokoleń Polaków i oddać należną cześć ofiarom. Mówią organizatorzy, a wśród nich dyrektor biegu Marek Wątorski z NSZZ Solidarność regionu środkowo-wschodniego. Z tego co wiem, też pierwszy taki bieg w Polsce, jeden z elementów biegowej triady pamięci, którą chcemy w Lublinie rozpropagować. Ponad 400 zawodników zapisano. Także mam nadzieję, że w ten sposób godnie młodzież, dzieci, uczniowie, rodzice, mieszkańcy miasta upamiętnią pamięć ofiar komunizmu. Wcześniej zapłonęły znicze przed światłem pamięci ofiar komunizmu przy Królewskiej w Lublinie. Czesław Wójtowicz ze Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego 17 września 1939 roku miał kilka lat, ale pamięta dyskusję w domu rodzinnym. Powstał problem, kto będzie lepszy, czy brunatny, czy czerwony, w pokoleniu dziadków dyskutujących wówczas. Ja wówczas jeszcze niewiele na ten temat wiedziałem, ale w 1944 roku okazało się, że i jeden, i drugi byli tak okrutni, bezwzględni w tępieniu Polski, że różnicy między nimi większej nie było. Aha, no tak. Mamy coś dzisiaj wieczorem w aptece sztuki, czy gdzieś też może będzie? Jednocześnie rozpoczęły się oficjalne obchody. Znicze zapłonął m.in. przy pomniku Matki Sybiraczki i przy pomniku Katyńskim. Grupa zamaskowanych osób ostrzelała fajerwerkami ambasadę Rosji w Kijowie. Policja szuka sprawców. Akt chuligański potępił ukraiński premier. O szczegółach Paweł Buszko. Do incydentu doszło po północy. Pod rosyjską ambasadą zebrało się około 20 zamaskowanych osób. Strzelali oni w kierunku budynku z fajerwerków i rzucali racem. Uczestnicy akcji mieli ze sobą transparent z napisem "Rosyjskie świnie, nie chcemy was tutaj" oraz "Dzisiaj fajerwerki, jutro rakiety Grad". Pod ambasadą obecni też byli przedstawiciele niektórych mediów. Po wystrzeleniu salwy z fajerwerków uczestnicy akcji uciekli spod ambasady. Ukraiński premier Wołodymyr Grojsman nazwał incydent aktem chuligaństwa. Określił go jako mało znaczący, ale mimo to taki, którego nie powinno się na Ukrainie akceptować. Jutro w Rosji odbędą się wybory do Dumy. Ukraińskie władze sprzeciwiają się ich organizowaniu na okupowanym Krymie. W związku z tym zabroniły również głosowania w konsulatach w Kijowie, Lwowie, Charkowie i Odessie. Mimo to, jak podają ukraińskie media, rosyjscy dyplomaci zamierzają otworzyć jutro lokale wyborcze. Ze Lwowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Dwie osoby zostały zatrzymane w Belgii w związku z podejrzeniami o przynależność do organizacji terrorystycznej. Służby specjalne przeprowadziły operacje w kilku dzielnicach Brukseli oraz Liège. Belgijskie media poinformowały, że jednym z zatrzymanych jest 28-latek, który planował przeprowadzenie zamachu i że zagrożenie było duże. Drugi zatrzymany to jego współpracownik. Pojawiły się także nieoficjalne doniesienia, że służby przechwyciły wiadomość wysłaną przez 28-latka, że jest gotowy do ataku. Miał on ją wysłać z szyfrującego komunikatora, który nie zostawia żadnych śladów na serwerach i jest często wykorzystywane przez terrorystów z organizacji o nazwie Państwo Islamskie. Tureccy przemytnicy obniżyli opłaty za przewóz migrantów na greckie wyspy. Jak donosi turecka prasa, żądają teraz od 200 do 250 dolarów od osoby. Zdaniem mediów jest to powód zwiększonego napływu imigrantów na wyspy we wschodniej części Morza Egejskiego w ostatnich tygodniach. O szczegółach z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Jesienią ubiegłego roku cena przerzutu z tureckiego wybrzeża na greckie wyspy wynosiła 1,5 tysiąca euro od osoby. Po wprowadzeniu w życie w marcu unijno-tureckiego porozumienia, zgodnie z którym nielegalni imigranci mają być zawracani do Turcji, spadła ona do 500 euro. Obecnie nastąpiła kolejna, znaczna obniżka cen. Korzystają z niej głównie ubodzy imigranci z Pakistanu i krajów afrykańskich. Z kolei Syryjczycy, imigranci z innych krajów azjatyckich w większości nie decydują się na ofertę w obawie przed utknięciem na greckich wyspach. Hurriyet twierdzi, że tureccy przemytnicy zapewniają swoich klientów, iż greckie służby będą zobowiązane do tego, aby przewieźć ich do Aten, skąd następnie przedostaną się do innych krajów europejskich. Przemytnicy utrzymują też, że skupienie wielkiej liczby uchodźców na greckich wyspach spowoduje zerwanie unijno-tureckiego porozumienia. Wtedy też rozpocznie się nowa fala migracyjna i wzrosną ceny. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Prognoza pogody.
Dziś spore zachmurzenie, na północy większe przejaśnienia, na południu okresami opady, miejscami burze. Słabe opady możliwe są również gdzieniegdzie na wybrzeżu i zachodzie. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie oraz w Dolinach Sudeckich, przez 23 w centrum do 26 na południowym zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu, okresami porywisty, wschodni. W czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień? Bez bólu przez całą noc. Dlaczego ludzie wybierają studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej? Chcę się rozwijać, zdobywać nowe kontakty, uczyć się od praktyków i znaleźć lepszą pracę. Oferta WSB jest bardzo szeroka. Bez trudu znalazłam tu studia podyplomowe, dzięki którym poczułam się pewniej w pracy. Zapisz się na studia podyplomowe do 19 września i studiuj 600 zł taniej. Wyższa Szkoła Bankowa. Miejsce spotkań praktyków. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Mam... gazy? Tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami. Polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i Travisto. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. To była reklama. 7,5 minuty po godzinie 14. Polskie Radio 24. A skoro 7,5 minuty po godzinie 14, to najwyższy czas na obiad. Więc zabieramy Państwa teraz do kuchni niezwykłej. Kuchnia konfliktu to nie tylko restauracja. To miejsce, w którym spotykają się ludzie i kulinaria z terenów objętych konfliktami. O tym, kogo z kim ma ona integrować, mówiła na naszej antenie Paulina Milewska, jedna z organizatorek Kuchni Konfliktu. Z gościem rozmawiał Krzysztof Renik. Zacznijmy od tego. Inicjatorzy projektu to jedna strona. Pani Maciek Kuziemski i Jarmiła Rybicka. No właśnie, to jedna strona. A kto współtworzy ten projekt po drugiej stronie i co jest jego celem? Wraz z nami projekt współtworzą przebywający w Warszawie i w Polsce uchodźcy i imigranci. I cel mamy podwójny. Po pierwsze, chcielibyśmy zapewnić i zapewniamy godną pracę oraz płacę naszym pracownikom, ponieważ na co dzień uchodźcy oraz migranci stykają się po przyjeździe do Polski z bardzo wieloma problemami na rynku pracy. Po pierwsze, są zatrudniani na czarno, bardzo często nie dostają umów. Po drugie, płaci im się mniej za wykonywanie tej samej pracy niż Polakom wykonującym pracę. A drugą częścią drugim naszym założeniem jest to, aby poprzez kontakt osobisty z uchodźcami i migrantami była pewna bariera, czy że pękały pewne lody, żeby warszawiacy, Polacy mieli szansę się oswajać, bo sam pomysł na projekt powstał na fali tych wszystkich informacji, które dochodziły na wiosnę z Polski i jakby w związku z atmosferą, która wtedy była w Polsce bardzo obecna dookoła kryzysu uchodźczego. Ja muszę powiedzieć, że mam taki kontakt z człowiekiem, który prowadzi coś w rodzaju baru na kołach. I jeszcze 3 tygodnie temu na tym barze był napis kebab. Mhm. Ale 3 tygodnie temu ten napis zniknął i pojawił się napis informujący o tym, że tam w tym barze na kołach prowadzona jest kuchnia meksykańska. No, zaintrygowało mnie to, skąd ta zmiana. Okazało się, że jest to efekt, jak właściciel tego interesu powiedział, jest to efekt sytuacji geopolitycznej. Otóż sytuacja geopolityczna sprawiła, że kebaby idą gorzej, natomiast kuchnia meksykańska może się sprzedawać. A kebaby idą gorzej, ponieważ no właśnie ludzie są nieufni wobec przybyszów z Bliskiego Wschodu. Jaki rodzaj kulinariów serwuje kuchnia konfliktu?
Od końca lipca udało nam się przedstawić warszawiakom 10 różnych kuchni. Były to m.in. kuchnia czeczeńska, kuchnia irańska, kuchnia tunezyjska, kuchnia pakistańska, więc tak naprawdę co tydzień serwujemy kompletnie inne potrawy i razem z tym staramy się, prowadzimy akcję informacyjną, czyli w wypadku, gdy mamy na przykład menu izraelsko-palestyńskie, przygotowujemy informator o Izraelu i Palestynie oraz na naszym Facebooku konsekwentnie zamieszczamy różne informacje dotyczące nie tylko samego konfliktu, ale również historii kraju, kultury. Organizujemy również różne pokazy filmowe, warsztaty i dyskusje. I jak przyjmują warszawiacy ten rodzaj informacji właśnie o miejscach konfliktu? Rodzaj informacji związany z kulinariami, związany z jadłospisami, z tych, dla nas co tu dużo mówić, trochę egzotycznych rejonów. Kiedy projekt powstawał w naszej głowie, bardzo obawialiśmy się negatywnego przyjęcia przez przynajmniej część potencjalnych odbiorców, ale tak naprawdę odkąd jesteśmy na warszawskim Placu Zabaw, nie zdarzyła się ani jedna nieprzyjemna sytuacja. Na naszym Facebooku nie pojawiają się hejterskie wpisy, nie dostajemy nieprzyjemnych wiadomości i nasi pracownicy również nie spotkali się w miejscu pracy z żadnymi nieprzyjemnymi komentarzami. Może to oczywiście być specyfika miejsca albo specyfika faktu, że kiedy ludzie przychodzą zjeść, to tak naprawdę trochę zostawiają swoje poglądy gdzieś z boku, a może tak naprawdę jakby w momencie, w którym widzą żywego człowieka, jednak zaczynają myśleć coś innego niż myśleli na początku. Ale czy obserwuje Pani sytuację, w której na przykład ludzie przychodzą coś zjeść, a jednocześnie mają się dowiadywać o miejscu nawiedzonym przez konflikt, miejscu, gdzie trwają starcia, gdzie przelewa się krew, gdzie jest przemoc. Jak to połączyć z tą chęcią zjedzenia czegoś? Widzi Pani taką relację? Czy ludzie jakby odrzucają tę wizję przemocy i po prostu koncentrują się tylko na spożywaniu posiłku, czy są zainteresowani tym miejscem, gdzie jest ten konflikt? Tak, mam wrażenie, że absolutnie są zainteresowani miejscem. Oczywiście, kiedy do nas przychodzą, to mam wrażenie, że po pierwsze przychodzą zjeść, po drugie przychodzą zazwyczaj, ponieważ chcą wesprzeć ideę i zamanifestować również coś. I łączy się to z faktem, że są zainteresowani danym konfliktem i są zainteresowani dowiedzeniem się czegoś więcej albo właśnie pokazaniem poparcia dla samej idei. W dziejach ludzkości zawsze było tak, że wspólny posiłek integrował. Tak, i mam wrażenie, że w tym wypadku dokładnie tak to działa. Proszę Pani, w poniedziałek na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odbędzie się pierwszy szczyt poświęcony problematyce uchodźców i imigrantów. Jak Pani sądzi, czego można oczekiwać po tym szczycie? Czy politycy są w stanie rzeczywiście zbliżyć się do problemu migrantów i uchodźców, czy też raczej zbliżenie się do problemów migrantów i uchodźców jest możliwe dzięki takim inicjatywom, choćby jak Kuchnia Konfliktu? Wydaje mi się, że to są dwa zupełnie inne poziomy. Bo politycy zbliżają się do problemów migrantów i uchodźców poprzez wdrażanie dłuższych planów politycznych, rozwiązania długofalowe, lekkie naciski, silne naciski polityczne na inne kraje. Na przykład z kolei Kuchnia Konfliktu operuje na poziomie przez żołądek do serca, że staramy się po pierwsze przełamywać uprzedzenia na takim bardzo podstawowym ludzkim poziomie, a po drugie staramy się w skali mikro zmieniać życie ludzi z nami współpracujących poprzez właśnie te uczciwe warunki płacy i pracy. Z Pauliną Milewską o warszawskiej kuchni konfliktu rozmawiał Krzysztof Renik. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 już kwadrans po godzinie 14. Polskie Radio 24 zaprasza na 24 poziom. Czas wejść na 24 poziom. Kasia Gizińska i Przemek Pawełek.
W dzisiejszej audycji poświęcimy czas naszej rozmowy na koszmarne wizje bliskiej przyszłości. Wizje, które pojawiły się tak naprawdę w latach 80., a to, co starały się określić, to jak będzie wyglądało życie ludzi w okolicach roku właśnie 2016. Czy tak bardzo różni się wizja cyberpunkowa od tego, co mamy dzisiaj za oknem i w komputerach? O tym porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi gośćmi, ale najpierw wiadomości. Google zamierza porzucić nazwę Nexus. Choć są to smartfony zaprojektowane przez Google, to są produkowane na przykład przez Samsunga, Huawei czy HTC. Urządzenia zazwyczaj jako pierwsze otrzymują nową wersję Androida, zaś specyfikacją starają się konkurować z najlepszymi flagowcami, przypomina NextGazeta.pl. Nie są to jednak w pełni autorskie sprzęty i właśnie dlatego nazwa Nexus ma zniknąć. Dwa nowe tegoroczne smartfony tworzone przez HTC mają nawiązywać tylko i wyłącznie do Google'a. Na obudowie znajdzie się logo tylko tej firmy. Co więcej, w urządzeniach znajdziemy też specjalną wersję Androida. Google'owi coraz mniej podoba się fakt, że inni producenci za bardzo ingerują w to, jak Nexusy działają czy wyglądają. Stąd pomysł, by działać niezależnie i stać się jeszcze większym rywalem, na przykład dla Apple'a. Facebook znów chce zawalczyć o graczy i sięga po rozwiązania konkurencji z Twitchem na czele. Szefostwo serwisu społecznościowego porozumiało się z Blizzardem, dzięki czemu rozgrywkę z gier tego studia już można transmitować za pomocą Facebooka Live. Na Facebooku mamy oglądać jak grę inni, mamy też sami grać, ale inaczej niż teraz. Facebook porozumiał się również z Unity, firmą stojącą za silnikiem do gier, który wykorzystywany jest przy wielu współczesnych produkcjach. Facebook potrzebuje Unity i gier po to, żeby ułatwić dostęp do gier w wirtualnej rzeczywistości. Produkcje VR muszą znaleźć się na portalu społecznościowym, żeby grający za pomocą Oculus Rift, który został wykupiony przez Facebooka, mieli je pod ręką. Jesteśmy europejskimi liderami pod względem oglądania i słuchania materiałów rozrywkowych na smartfonach, tabletach i smart TV, pisze Rzeczpospolita. W korzystaniu z cyfrowej rozrywki nie można Polski zaliczyć do krajów rozwijających się, wynika z raportu S&P Global Market Intelligence. Polscy konsumenci tak samo chętnie przyswajają sobie korzystanie z urządzeń łączących się z internetem, jak mieszkańcy największych rynków Europy Zachodniej. Z raportu wynika, że aż 83% polskich internautów ma smartfona, 53% tablet, a 41% smart TV, a to wartości porównywalne do odnotowywanych w krajach Europy Zachodniej. Częściej niż internauci z bardziej rozwiniętych zachodnich rynków słuchamy przez smart TV muzyki i internetowych stacji radiowych oraz oglądamy filmy kupione lub wypożyczone w postaci cyfrowej. Nie możecie doczekać się kolejnego sezonu Jessica Jones? Netflix ma dla Was coś specjalnego. Marvel's Luke Cage to nowy serial o pierwszym czarnoskórym superbohaterze w historii Marvela, który od 30 września będzie dostępny na platformie VOD. Luke Cage, grany przez Mike'a Coltera, zostaje skazany na podstawie fałszywych oskarżeń i trafia do więzienia. Tam zgłasza się na ochotnika do badań nad regeneracją ludzkiego ciała. Jeden ze strażników więziennych, chcąc zabić Cage'a, sabotuje eksperyment. Okazuje się, że Luke nie tylko nie umiera, ale zyskuje nadludzką siłę i niezniszczalną skórę. Od razu wykorzystuje swoje nowe zdolności do wydostania się z więzienia i wraca jako uciekinier do Nowego Jorku, licząc, że będzie mógł tam rozpocząć nowe życie. Luke Cage to postać, która ukrywa swoje niezwykłe umiejętności i stara się wieść zwykłe życie, co wiemy już z Jessica Jones. Za dnia pracuje w zakładzie fryzjerskim, a w nocy jako kucharz w klubie. Jest zupełnym przeciwieństwem od osób bohatera, który znamy. Cage nie chce zwracać na siebie niczyjej uwagi. Jednak w rzeczywistości im bardziej stara się ukryć niezniszczalną skórę i nadzwyczajną siłę, tym bardziej los mu w tym przeszkadza. Czy Netflix znów pokaże świetny serial o bohaterze ze stajni Marvela? O tym przekonamy się niedługo. Foton to mały robot stworzony przez studentów Politechniki Białostockiej. Jego celem jest pomoc najmłodszym w uczeniu się logicznego myślenia i podstaw programowania. Robot korzysta z wielu czujników, a w jego obsłudze pomaga mobilna aplikacja, która opowiada przy okazji jego historię. Foton zbiera międzynarodowe nagrody i już za kilka miesięcy trafi na sklepowe półki. Jak dokładnie działa? O to pytamy Marcina Jokę, jednego z twórców projektu. Foton jest robotem, którego zadaniem jest wprowadzenie dzieci w świat nowych technologii, ale podejście do tego tematu zupełnie inaczej niż po prostu teoria, ćwiczenia, dzieci uczą się po prostu jak w szkole. My podeszliśmy do tego tematu w sposób eksperymentalny, czyli dzieci uczą się poprzez doświadczenia i eksperymenty. I tutaj wymyśliliśmy sposób, jak to zrobić. Po wyjęciu z pudełka robot nie potrafi nic. Spadł na ziemię, lecąc z innej planety. I teraz dzieci muszą mu pomóc nauczyć się korzystać ze swoich czujników, nauczyć się ruszać po naszym otoczeniu. Na początku uczą go jeździć, później korzystać z czujnika, który pozwala wykrywać przeszkody. Ja na tym
zakupiły kolejne czujniki, łącznie ich 10 i uczył się przy okazji wszystkim, jak one działają, jak z nich korzystać, pisząc prościutkie programy przy użyciu języka blokowego. Powiedział pan o tym, że robot spadł na ziemię i zaczęła się jego historia i cały proces nauki programowania, ale proszę powiedzieć więcej na temat właśnie tej historii Fotona. Jeżeli chodzi o dzieci, to może być ona kluczowa. Tak, jeżeli chodzi o historię tego, jak robot powstał, zaczęliśmy zastanawiać się, czego brakuje jakby na świecie i trafiliśmy na fajne statystyki, które pokazywały, że dzieci mają problem z logicznym myśleniem. Coraz więcej dzieci spędza bezproduktywnie czas przed komputerem, przed telewizorem, przed tabletem. Widzieliśmy, że warto było tworzyć narzędzie na aktualnym poziomie, jakby powiedzieć, interakcji, czyli dzieci już są przyzwyczajone do tego, że cały czas mają interakcję z czymś cyfrowym, ale jednocześnie, żeby ich to czegoś uczyło i mobilizowało do jakiejś pracy, do nauki. Wtedy wymyśliliśmy właśnie, że stworzymy robota, który będzie uczył te dzieci i jednocześnie je bawił, tak żeby mogły jednocześnie poznać technologię, jednocześnie korzystać z czegoś, do czego są już przyzwyczajone i co niestety akurat nie pójdzie w drugim kierunku, tak jakby dzieci nie przestaną korzystać z tych rzeczy cyfrowych. A jeżeli chodzi o samą historię, którą wymyśliliśmy, polega na tym, że robot leci na inną planetę, zmierza w kierunku Układu Słonecznego, ale zderza się z asteroidą i spadł na naszą planetę. Dziecko, które ma tego Fotona w domu, jest dzieckiem, które tego robota znalazło i pomaga mu się odnaleźć w naszym świecie, chodzi z nim po różnych rejonach i pomaga znaleźć części statków, które się po tym świecie rozpadły. Foton to jak najbardziej produkt dla dzieci, ale czy w każdym wieku? Niektóre źródła podają, że już nawet czterolatkowie mogą zacząć się nim bawić. Według naszych szacunków docelową grupą, która na pewno sobie z tym poradzi, jest to od 6 roku życia do 13. Chociaż przyznam, że prowadziliśmy różne testy, byliśmy w przedszkolach, prowadziliśmy warsztaty z programowania i już czterolatki sobie z tym radziły dosyć fajnie. Oczywiście czterolatki nie potrafią czytać, dlatego też staramy się tą aplikację robić jak najbardziej obrazkową, jak najbardziej intuicyjną, żeby ten tekst nie był barierą, ale jeżeli chodzi o manualność, to dzieci tak od czwartego roku życia sobie z tym radzą, ale aplikację dedykujemy jednak od 6 roku życia. A jak wobec tego tworzy się nowości technologiczne dla dzieci? Powiedział pan, że teraz nowe technologie towarzyszą im praktycznie od samego początku, ale prawdopodobnie tylko niewielka grupa dzieci, już tych starszych, wykorzystuje nowoczesne narzędzia do tworzenia chociażby. Jak wobec tego dzieci reagują na Fotona, gdy pokazujecie go im po raz pierwszy i przyglądacie się, jak się z nim obchodzą? Jakie są ich zachowania i reakcje? Osobiście uważam, że dzieci to jest najlepsza grupa docelowa, dla jakiej mogliśmy tworzyć produkt. Kiedy idziemy tak jakby jeszcze wersją testową, wersją alfa, prototypem do dzieci, to dzieci są aż boleśnie szczere i powiedzą, co im się podoba, co im się nie podoba. Są w stanie nam wytknąć wszystkie błędy i to są bardzo pomysłowe. Kiedy pytamy je, co moglibyśmy dodać, jakie funkcjonalności by chciały, jak wysypujemy powiedzmy pomysły, jakie gadżety moglibyśmy dodać do robota, to dzieci się naprawdę włączają swoją kreatywność i podpowiadają nam takie rzeczy, których sami nie bylibyśmy w stanie nawet wymyślić. I to jest fantastyczne, że dzieci są po prostu takie otwarte, niezatrute jeszcze tym, czym są zepsuci dorośli, czyli jesteśmy przyzwyczajeni do korzystania z pewnych schematów, korzystamy z komputera, korzystamy go w ten sam sposób, a dzieci jeszcze nie są tym zepsute i one są świeże, mają zupełnie inne pomysły, które pozwalają nam tworzyć produkt zupełnie inny. Czyli można się domyśleć, że Foton w takiej wersji, jaką poznamy na początku 2017 roku, to jest pierwsza wersja, ale pomysłów na jego rozwój macie zapewne mnóstwo. Tak, tak. Tutaj myślimy przede wszystkim o rozszerzeniu grupy wiekowej. Pierwszym krokiem będzie rozszerzenie funkcjonalności, tak aby mogły z niego korzystać dzieci od 3 roku życia, które nie muszą w ogóle czytać, czyli będziemy tworzyć takie rozszerzenie, które pozwoli na obsługę robota bez użycia tabletu, bez użycia komputera. Kolejnym krokiem będzie integracja tego w górę, tak aby korzystając z naszego robota, starsze dzieci, które już mają jakieś podstawy programowania, mogły się uczyć bardziej zaawansowanych języków, przy okazji oprogramowując robota. Nic dziwnego, że Foton zdobył popularność chociażby na Kickstarterze, gdzie prowadziliście zbiórkę pieniędzy, ale także zdobywacie nagrody i wyróżnienia, na przykład za design robota. Tak, tutaj staramy się zachować zimne głowy i nie spocząć na laurach przy tych wszystkich nagrodach. Ale tak, fajnie, że dostajemy te wszystkie wyróżnienia, to jest docenienie naszej pracy, ale przede wszystkim to jest docenienie pracy tych dzieci, pomysłów, też rodziców, z którymi współpracujemy, bo tak naprawdę to, jak Foton ma funkcjonalność, to jak wygląda, to w jaki sposób funkcjonuje, to jest ogromna zasługa ludzi, z którymi współpracujemy, z którymi się konsultujemy, którzy podsuwają nas swoje pomysły, którzy nie kryją tego w sobie, tylko zwracają nam uwagę na coś, co można nam pomóc. I to jest naprawdę ogromny wkład tych ludzi, którzy nam pomagają. Czas na recenzję w naszej audycji. Dziś będziemy mówić o postaciach, bardzo znanych postaciach,
postaciach wszystkim dobrze znanych. Na początku może tylko i wyłącznie o Batmanie, który jest bohaterem gry wydanej przez studio Telltale Games. I coś ciekawego, Przemku, od tego studia dostajemy razem z tym tytułem. Twoje oczekiwania wiem, że były bardzo duże po grze The Wolf Among Us. Dokładnie tak. Telltale Games bardzo fajnie wyrobiło sobie patent na zrobienie gry detektywistycznej, narracyjnej, kryminalnej, właśnie z postaciami z komiksów. Wydawało się to jako idealna podkładka, idealna baza do wykorzystania Batmana, który w końcu, jak wiadomo, jest największym detektywem wszechczasów. No i cóż otrzymujemy? Gry o grafice dosyć uproszczonej i chociaż pasuje to do komiksowej historii, to oczekiwałbym dzisiaj czegoś nieco ładniejszego, no ale skupmy się na fabule, bo to o fabułę w tych grach chodzi. Na razie pierwszy odcinek dopiero zaliczyłem. No i nie jest najlepiej. Nie ma najwięcej kryminału, nie ma najwięcej śledztw, nie ma najwięcej wyborów moralnych, a to w końcu o to w grach od Telltale zawsze chodziło. Z drugiej strony, zupełnie gra się zmienia w momencie, kiedy pojawia się Selina Kyle, znana także jako Kobieta Kot. Wtedy relacje, czy to z Bruce'em Wayne'em, czy to z Batmanem, jej są elektryzujące. Coś tam się czai pomiędzy nimi na przecięciu ich spojrzeń i w drugim tle dialogów, które ze sobą prowadzą. Tak więc są to momenty, które zdecydowanie pobudzają. To, co w tej grze też jest ciekawe, intrygujące, to największe śledztwo, które musi właśnie stoczyć młody jeszcze Batman, bo to jego wczesne lata, czyli dowiedzieć się, jaka była przeszłość jego historii, czy jego rodzice byli takimi ideałami, za jakich ich brał, czy jednak skorumpowanymi draniami, którzy dogadywali się z przestępcami. Nie chcę tutaj mówić za dużo, ale Bruce Wayne musi tutaj zawalczyć dla samego siebie o dobre imię swojej rodziny. Niestety w ciągu dwóch godzin troszkę się wynudziłem, o ich poziomie dopiero zaświadczą kolejne odcinki. Na razie mamy prolog z fajnymi pomysłami, ale nużące. Jakiś czas temu też w kinach Batman pojawił się na ekranie, tym razem z Supermanem. Ja tylko na tym tracę, bo ja nic nie mogę zrobić, ani tu, ani tam. Ten film na Blu-ray w edycji rozszerzonej. Dokładnie, Ultimate Edition, edycja specjalna, wyjątkowa, rozbudowana. Film trwa 2,5 godziny w wersji bazowej. Edycja rozszerzona to dodatkowe 30 minut materiału. No i pytam, dało radę to obejrzeć? Dało radę obejrzeć, dlatego że mam wrażenie, że ten film jest bardziej kompletny, trochę bardziej spójny. Nie miałem wrażenia, że na siłę tam zostały dodane pewne elementy. No ale głównym problemem Batman vs. Superman już podstawowej wersji było to, że jest to film za długi, że on stara się powiedzieć zbyt dużo. O ile ciekawy jest motyw konfliktu Batmana i Supermana, starcia największych superbohaterów w historii amerykańskiego komiksu i zarysowano to ciekawie. Bardzo fajnie wprowadzono nową wersję postaci Batmana, granego przez Bena Afflecka, według mnie idealnie pasujący do tej postaci. No to już za dużo jest w tym filmie dla mnie o wątek budowania Ligi Sprawiedliwości, o Lexa Luthora. Nie wiadomo, o czym jest do końca ten film. O konflikcie Batman-Superman, Superman-Lex Luthor, Lex Luthor-Batman, Batman Wonder Woman. Jest tych wątków za dużo, było tych wątków za dużo, ale jeżeli jest się fanem Batmana i Supermana, no i nie ma się jakiejś krytycznej opinii o normalnej kinowej wersji tego filmu, a wiem, że są osoby, które taką opinię mają, no to tak, prawdziwy fan powinien sięgnąć po edycję rozszerzoną, zwłaszcza, że dodatki na Blu-rayu mają parę ciekawych rzeczy do zaproponowania, jak chociażby troszkę zapowiedzi tego, co nas czeka ze świata DC, czyli kolejne filmy z udziałem chociażby Wonder Woman czy Aquamana i dodatki dotyczące produkcji właśnie tego filmu, chociażby świetnie zrobiony dokument o tym, jak powstawał nowy Batmobil, który nie jest przerobionym innym samochodem. Nie, tutaj panowie od początku, od podstaw zrobili nowy pojazd, który co prawda ważył 4 tony, ale miał osiągi naprawdę imponujące, także jeżeli ktoś lubi właśnie to, jak powstawały filmy od kuchni, jak wygląda filmowy uniwersum DC, co nas jeszcze czeka, to ta specjalna edycja Batman vs. Superman, Świt Sprawiedliwości, to mu to da. Jeżeli natomiast ktoś bardzo srogo się zawiódł, bo film był dla niego za długi i momentami zbyt głupi, przyznam, że pewne rozwiązania fabularne też mnie troszeczkę już podłamywały w tym filmie, w pierwotnej wersji, no to może mieć tą rozszerzoną wersją, gdzie jest niby to samo, ale więcej, może mieć z nią problem. Tyle recenzji w tej audycji, teraz czas na wiadomości. Autopromocja. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Informacja.
informacje dnia w skrócie. Minęła 14.30, Paulina Łukawska, zapraszam. Na dziedzińcu Muzeum Katyńskiego upamiętniono ofiary sowieckiej agresji na Polskę sprzed 77 lat. Przed południem odprawiono tam mszę świętą w intencji obrońców ojczyzny. Złożono też wieńce pod epitafiami osób pomordowanych w obozach NKWD. W uroczystości uczestniczył m.in. minister obrony Antoni Macierewicz. W swoim wystąpieniu mówił, że Sowietom i Niemcom nie zależało tylko na unicestwieniu państwa polskiego, ale też zniszczeniu pamięci o jego obrońcach. Mimo to, jak powiedział minister, naród polski miał w sobie siłę, która pozwoliła mu przetrwać nie tylko czasy mordowania ciała, ale też czasy mordowania ducha. A teraz po odzyskaniu niepodległości przywraca pamięć o obrońcach ojczyzny z września 1939 roku i o swojej wielkości, godności i działaniu. Rosjanie zwrócili się do Polski o udostępnienie im nowych dokumentów w sprawie katastrofy smoleńskiej, którymi dysponuje powołana przez MON podkomisja badająca przyczyny tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Poinformował o tym w radiowej jedynce minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Z kolei Tatiana Anodina, szefowa rosyjskiego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, który badał katastrofę, zwróciła się z prośbą o spotkanie z ekspertami Polskiej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Około 7 tysięcy osób nie ma wody zdatnej do picia w Sławkowie w województwie śląskim. W próbce wody z ujęcia głębinowego w mieście sanepid stwierdził obecność bakterii coli. W związku ze skażeniem państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydał decyzję o czasowej nieprzydatności wody do spożycia i kąpieli. Czyszczenie sieci wodociągowej powinno zakończyć się jeszcze dzisiaj. Wtedy też sanepid ponownie pobierze próbki wody. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24 zaprasza na 24 poziom. 24 poziom, wracamy po wiadomościach w studiu Kasia Gizińska i Przemek Pawełek. Przechodzimy do tematu dzisiejszej audycji, czyli cyberpunk. Mroczna, ponura wizja przyszłości, która powstała gdzieś w literaturze fantastycznej na połowie lat 80., kiedy to wyobrażano sobie, że właśnie po roku 2000, w roku 2010, 2020 wszyscy będziemy korzystali z dobrodziejstw, ale też całego zła techniki, która jest wkomponowana w ludzkie ciało, podłączone mikrochipy bezpośrednio do mózgu, łączymy się z siecią, w której bezcieleśnie się poruszamy, a wszystko po to, żeby uciec od mroku rzeczywistości, atmosfery, która cały czas pada na ludzi non-stop kwaśnymi deszczami, no i koszmaru rzeczywistości, kiedy rządzą skorumpowani politycy, którzy wszyscy są w portfelu megakorporacji, które tak naprawdę rządzą światem. Tak pokrótce można chyba przedstawić wstęp do założeń cyberpunku. Nieprzypadkowo o tym dziś będziemy rozmawiać. Punktem zaczepienia do naszej audycji jest premiera gry Deus Ex Rozłam Ludzkości, kontynuacji właśnie cyberpunkowej serii zasłużonej na rynku gier w sektorze science fiction, w sektorze RPG, dlatego że pozwala wejść w ten świat, zobaczyć go oczami bohatera, który nie chce, ale musi być cybernetyzowany, chociaż wcale tego nie chciał. No i musi rozwiązywać pewne łamigłówki. Cyberpunk jest świetnym podkładem do wszelkiej maści czarnych kryminałów, tylko że w futurystycznej scenerii, także też jest z Deus Exami. A witam naszych dzisiejszych gości. Są z nami Mateusz Gołąb, magazyn Gamer. Cześć. Bartek Stodolny, redaktor Poligami. Cześć, dzień dobry. A także Paweł Kamiński, współpracownik Poligami. Cześć, witam. Oddam głos najpierw Bartkowi, dlatego że masz za sobą przejście Deus Exa, zrecenzowałeś tą grę. Powiedz coś więcej, jak ci się ta gra podobała, wiem, że ci się podobała i dlaczego? Gra mi się podobała, choć tutaj zdania są bardzo podzielone. Tak? No przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że Deus Ex Rozłam Ludzkości jest bardzo bezpiecznym sequelem. Twórcy tutaj wybrali taką bardzo bezpieczną drogę. W zasadzie, jeżeli ktoś spodziewa się jakiejkolwiek rewolucji czy eksperymentów, to będzie rozczarowany, bo to jest dokładnie ten sam Deus Ex, co dawniej, co poprzednia część, natomiast twórcy wyjęli z niego to, co było najlepsze, nawet nie za bardzo usprawnili poza jedną rzeczą i zaserwowali nam w formie kontynuacji. Nadal mamy tutaj Adama Jensena jako głównego bohatera. Troszeczkę się w jego życiu pozmieniało. Cały świat też się w ogóle zmienił, przedstawiony w grze. Fabuła tej gry jest osadzona w świecie rewolucji i starcia ludzi, którzy są scybernetyzowani i tych, którzy uważają, że cybernetyzację to zło.
mamy pewną prawie że wojnę domową. Tak, dokładnie. No to, co jeszcze w wydarzeniach z poprzedniej części nie było jakoś postrzegane negatywnie, czyli właśnie wszelkiej maści wszczepy, usprawnienia, po zakończeniu buntu ludzkości stało się zagrożeniem, tak? Ponieważ, no, przypomnę, bunt ludzkości zakończył się w ten sposób, że osoby usprawnione w wyniku spisku zaczęły nagle atakować tych naturalnych, tak zwanych, tak, osoby bez wszczepów. No i od tamtego momentu zaczęły być postrzegane już jako zagrożenie, tak? No, przez te dwa lata, jakie są między tymi dwiema częściami, zupełnie się zmienił świat. Teraz właśnie osoby ze wszczepami są nawet już nie tylko postrzegane jako zagrożenie, ale wręcz szkalowane. Są ciągłe kontrole policyjne, są nawet już takie momenty, gdzie są sortowani, tak? Na przykład są dwa wejścia do metra, tak? Wejście dla osób bez wszczepów i wejście dla osób z wszczepami. Mamy do czynienia z pewnym rasizmem, uprzedzeniami. Ja tutaj za chwilę jeszcze powiem coś więcej o kwestii fabularnej, natomiast mówiąc o stronie merytorycznej, o samej gameplayowej stronie gry, podsumuję, że największym plusem nowego Deus Exa jest to, że to jest w zasadzie stary Deus Ex. Dokładnie tak. No i największym minusem nowego Deus Exa jest to, że to w zasadzie jest stary Deus Ex. Tak, to najkrócej i najprościej właśnie w ten sposób podsumować. Wracając do fabuły, mamy do czynienia właśnie z kwestią segregacji, pewnego nowoczesnego, technologicznego rasizmu, kwestią uprzedzeń, podejrzeń, dlatego że część osób scybernetyzowanych faktycznie to są bojownicy, część tylko po prostu są scybernetyzowani, są częścią społeczeństwa. Jest to bardzo daleko idąca parabola w stosunku do współczesnych czasów i tego, co można obserwować na linii świat zachodu, świat arabski, kwestie imigranckie. Tu bardzo dużo jest analogii, no ale właśnie taka jest poniekąd rola fantastyki, niejako od jej zarania, że jest sposobem, formą dialogu na temat tego, co nas otacza w tym całym sztafarzu jakiejś odległej, mniej lub bardziej przyszłości. Pokazywane jest w krzywym zwierciadle nasz świat. Pawle? Tak, to jest ta fascynująca cecha cyberpunka, ponieważ jestem zwolennikiem tezy, że coraz bardziej żyjemy już w cyberpunku i kiedy ktoś próbuje zaprzeczać, to zwykle mówi, że no przecież nie mamy jeszcze wszczepów, nie mamy latających samochodów, nie mamy androidów ani klonów. Jeszcze nie mamy, ale tak naprawdę ten cały kamuflaż to jest tylko połowa cyberpunka. Te wszystkie błyszczące, chromowane, ładne gadżety. To jest jedno, a druga część to jest ta część właśnie, o której zaczęliśmy mówić, społeczno-polityczna, czyli zmieniające się społeczeństwo. Czy mamy już wielkie korporacje, które posiadają większość światowego majątku, mają własne miasteczka, mają własne sieci komunikacyjne? No mamy. Mają własne sieci wewnątrz globalnej sieci? No mają. Mają własnych specjalistów od cyberbezpieczeństwa i cyberwłamań do wynajęcia? No mają. Prywatne firmy ochroniarskie, które działają na polach wojny, też mamy. Owszem, więc bardzo wiele elementów z cyberpunka już się pojawiło. Czy mamy olbrzymie rozwarstwienie, jak pamiętamy filmy typu Łowca Androidów czy Piąty Element, to tam na górze mamy te błyszczące biurowce, ale na dole zawsze jest to brudne miasto z betonu, gdzie żyją biedni, zwykli ludzie. Więc takie rozwarstwienie jeszcze się nie pojawiło w miastach, ale już widać tą różnicę między bardzo bogatymi a bardzo biednymi i ona się będzie pojawiać. W miastach europejskich, ale są zakątki globu, gdzie faktycznie to tak wygląda. To prawda, więc coraz więcej elementów cyberpunka przenika do naszego życia. Napisałem się jakiś czas temu na takie bardzo celne stwierdzenie, że cyberpunk miał być kiedyś ostrzeżeniem, a tak naprawdę stał się obietnicą, do której wszyscy nagle zaczęli dążyć, jakby cyberpunk był czymś fajnym. Ja zawsze miałem wrażenie, że to jest gatunek bardzo głęboko pesymistyczny co do naszej przyszłości, bo sugeruje, że część społeczeństwa będzie szukać ucieczki gdzieś w elektronice, w maszynach, w sieci, a druga część będzie ją manipulować do swoich własnych korzyści. No ale na razie jesteśmy na etapie takim, że społeczeństwo dąży do tego, by mieć jednak te bardzo nowoczesne smartfony, nowe konsole i całą tą elektronikę w zasięgu ręki. My po prostu tego na razie chcemy. Owszem, tylko za tym idzie ten minus. Jakiś czas temu czytałem artykuł, gdzie autor Szymon Szymczyk, znajomy zresztą polityki pasjonata cyberpunka, opisywał, że miał tablet, który przestał działać, gdy w pewnym momencie nie wydano do niego nowej wersji oprogramowania i błąd, który był w tej starej, uniemożliwił mu dalsze korzystanie z tego sprzętu. Więc Deus Ex, rozłam ludzkości, a właściwie koniec poprzedniej części, maluje taką wizję, bo ten spisek, o którym mówił Bartek, to jest właśnie pewna zmiana w oprogramowaniu, z tego co pamiętam, lub pewien specjalnie strzygnięty ludziom błąd.
Więc kiedy ludzie mają w sobie maszyny, to te maszyny są podatne na łamanie, hakowanie, przestawianie pod własne cele. No i ta wizja w końcu kiedyś się sprawdzi, jeśli za bardzo podłączymy się do maszyn, to one nadal są maszynami i spełniają polecenia tego, kto lepszy kod napisze. Mówiąc o cyberpunku, mówimy o kilku dekadach literatury fantastycznej. Mówiąc o cyberpunku, to też takie salcesony mazowieckie, jak cyberpunk wizualny, do kiosku chodzę, gdzie tu jest ksero, no bo idę do sądu, chcę odbić kartkę, to no powiedział, że nie wiem, a jak mówię, że to serwer razy do T-Mobile'a doładowanie. No mi sprzedał i mówi, no gdzieś tutaj jest ksero, a ja tutaj jest na tej Kobielskiej, tutaj z tyłu jest, idę tam na tą Kobielską, no to czyli, że powiedział, bo jak wiesz, tak? Metal Gear Solid, to można bardzo długo wymieniać. Miał motywację, tak, miał klienta, czyli jakże ludzie są nim nierzeczliwi. Ja tam jestem na tej Kobielskiej, gdzie kobieta. Ja mówię, gdzieś tu ksero jest. Ona mówi, tak, ale tutaj było, za kioskiem, tam zaraz to ksero. No to ja idę, tak, oczywiście jest, ale w tym miesiącu jest urlop. No to więc idę tam dalej na skrzyżowanie. I zaraz też było ksero, to mi się odbiło te karty. Tam jest straszny problem z tymi dwiema kartkami, żeby odbić na ksero. Pójdziesz do studentów, to masz po 4 grosze. To jeszcze tam przy okazji łączy z tym wszystkim dosyć popularną ostatnią tematyką powracania do lat 80. Gdzieś tam jest u studentów po 4 grosze. To więc, czerpać historię, takie odbijanie na ksero to zwykła formalność, a oni chcieli w sądzie duplikat, żeby od tego zażalenia dać duplikat i już wtedy nie ma co się podpisywać. A co oni nie umieli odczytać z tego pierwszego? Zawracanie nie dupy, nie zawracanie głowy. O przyszłości, ale oglądamy współczesność. Oni może liczą, że może po jakimś czasie człowiek zrezygnuje z walki o spadek. Dla mnie to takie niebezpieczeństwo tego, co się może zdarzyć. Zmęczenie materiałowe, zmęczenie psychiczne, czy człowiek nie chce się angażować, nie chce po sądach chodzić, bo to też i prawda. Zawsze fascynowało to taki aspekt zwrócenia szukają uwagi, takiej okazji, to jest właśnie nieuczciwe, to jest nieuczciwe, obrzydliwe. Takie snucie czarnych scenariuszy, no bo oni bazują na tym, że ktoś zrezygnuje. Po 10 razy odbijać, to jest taki film, proszę ciebie, był w kinie Elektronik, mi się oglądał, ale nieciekawy. Zwykła sobie, jakaś formalność. Jak internet funkcjonujący, bo formalność tej postaci to taka firma, co się zajmuje przekazywaniem, przerzucaniem. To w sumie znaczeniowo jest nikim, jest niczym. Niczym. Ale zarabia pieniądze na tym i ma jakieś korzyści. To tak, na takie korzyści liczył tutaj sąd na teren polski. To ja więc piszę, że tak czy siak my będziemy się odwoływać do skutku. No bo to mało kto myślał o tym, że jest temat i po prostu chodzi o spadek. Światowa sieć, za pomocą której będzie bardzo łatwo się skomunikować z dowolnym tak naprawdę miejscem na Ziemi. Nawet mi się tam napisało, mocno świadków Jehowy, działanie do skutku po prostu. No idzie się do skutku, jak ktoś przeszkadza, to jak nie tak, to może tak. Coś takiego jak szczep w głowie. Po coś, no to dlaczego to, jeżeli ten ściemnia, no to my możemy rozjaśnić. Wydaje nam się to troszeczkę jeszcze nierealne. No to trzeba być nieugiętym. Ale właśnie, że dokładnie, szczególnie o nieugiętości mówi Biblia. No. Niektóre z armii testują te tak zwane egzoszkielety, tak, wspomagające żołnierzy. Projekt Żołnierza Przyszłości się to nazywa tak szeroko, bo to nie tylko egzoszkielety, to też nowoczesna broń, gadżety, które to udają są takich oblepieni punktualnych, takich czystych, udają tak jak faryzeusze odnośnie grobów powielanych, które na zewnątrz groby powielane są czyste, są piękne, a wewnątrz to wiadomo, że są pełne łupiec prawne i oczywiście, że krupi kości, bo to już lepszego chyba opisu by nie było, jak ten grób powielany z tymi kośćmi śrubimi. No i z mięsem, z tym jadem. Cyberpunk to pewna wizja, coś, co zostało przewidziane w tym nurcie, czy raczej coś, co zainspirowało cały nurt, chociażby haktywizmu, ruch Anonymous, Pawle? Wydaje mi się, że tak, bo jednak w cyberpunku bardzo istotny jest ten element buntu. Jest tam cały wielki system korporacji, sieć, która nas kontroluje, która pozwala każdego znaleźć.
ale jednocześnie są właśnie aktywiści, buntownicy, hakerzy, netrunnerzy, jak ich nie nazywać, którzy mają ten swój komputer, jakieś lewe wejścia do sieci, które pozwalają im uniknąć namierzenia i usiłują wydobyć jakieś informacje, wyciągnąć na światło dzienne rozmaite spiski korporacji, rozmaite plany, które mogłyby się źle skończyć dla ogółu społeczeństwa. U nas też się to dzieje, chociaż przyjmuje to przez technologiczną formę, że nikt nie musi się włamywać, bo choćby Edward Snowden musiałby być podaje, że pliki i wynieść ze sobą takim cyberpunkowym. No spalonego, a ja mówię, a ja idę do Teatru Wielkiego grać, bo mam dzisiaj występ. Robi coś nie tak, czyli obserwuje wszystkich dookoła. Ale no i są też takie historie, tylko oczywiście o nich nie słyszymy. Taka głupia, że ona idzie kręcić, wiesz. Tej podziemnej wojnie hakerów, właściwie podziemnej.